wami. Na pewno... Wywiady specjalne kujawsko-pomorskie. Oczywiście witamy słonecznie sympatyczne piłkarki i piłkarzy, którzy przyjechali do Konina po zwycięstwo. Futbol to ich wielka pasja. Bardzo taki deszcz może padać przez cały rok. A tak przy okazji w oddziale regionalnym oprócz piłki nożnej w 24 klubach z druga deszczu przyjechali do Konina, ale nie ostudziło to ich zapału na udział w wymarzoną bramkę. Piłka nożna ma długą historię w oddziale. Wielokrotnie odbywały się tam ogólne. Do Konina przyjechały dwie drużyny, żeńska i męska. To nie ich pierwsza piłkarska przygoda w naszym mieście. Wielokrotnie na stadionie piłkarskim imienia Mariana Paska prezentowali na szczytne miejsce. Trenują ją zawodnicy w 29 klubach Olimpiad Specjalnych. Z powodzeniem tą drogę, aby na czas dotrzeć tutaj do Konina. Już się nie mogą doczekać, kiedy założą piłkarskie stroje, a i w Koninie. Niestraszny im deszcz, wiatr i zawierucha, bo jak sami mówią, pogoda ducha i uśmiech od ucha do ucha to piłkarze. Wielu z nich swoją techniką może dorównać samemu Robertowi Lewandowskiemu. Niezłe piłkarskie widowisko, które będzie ukoronowaniem ich treningów. Z zgranym męskim składzie. Nie po raz pierwszy wystąpią w Koninie i pokażą we krwi. Chcą tutaj w Koninie pokazać swoje umiejętności i zadziwić swoich rywali skutecznością. To szczególnie nam bliski, siostrzany, a nawet braterski oddział Wschodniopomorskiego na pewno zaprezentują swoje umiejętności i będą bohaterami. Mówią wszystko, bo to gospodarze turnieju, reprezentowani przez Kluby Olimpiad Specjalnych z Konina, Turku i Koła. Sportowcy długo przygotowywali się do zawodu. Nasi wolontariusze. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Nowwida w Koninie, słuchacze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz uczestnicy programu Lider Olimpiad Specjalnych z Klubu Olimpiad Specjalnych działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie. Lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku. Będę się szybł.